Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane bliźniaki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na październik 2022 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki, no i zobaczymy, co karty będą chciały nam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeżeli to czytanie to kompletnie nie Wasza bajka, to sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc, bądź jeśli chodzi o sprawy miłosne, Wenus. Co jeszcze? Zachęcam do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Mówię to szczególnie do moich nowych widzów. Znajdziecie tam również link do filmiku a propos właśnie ważnych informacji o czytaniach miesięcznych i tygodniowych, który no, zachęcam obejrzeć. Naprawdę dowiecie się dużo wartościowych rzeczy właśnie z tego filmiku. No i co, kochani? Łapeczki w górę jak najbardziej mile widziane. Pamiętajcie, moje drogie bliźniaki, że filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę. Naprawdę to nic nie kosztuje, a może w przyszłym miesiącu dostaniecie szybciej troszeczkę swoje czytanie, więc warto zostawić łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, zapraszam Was do subskrypcji. I nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem na październik. Wasze wyzwanie na miesiąc październik. Czwórka denarów. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Diabeł. Co odchodzi do przeszłości? Piątka buław. Co jest podstawą tej sytuacji? Paść denarów. Aha. Co macie w głowie, w sercu? Maga. Pięknie. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Ósemkę mieczy. Wasza energia? Szóstka kielichów. Energia z zewnątrz. Dziewiątka mieczy. Nadzieje bądź obawy. Ósemka buław. I wynik bądź rada. Rycerz mieczy. Dobrze. I na spodzie mamy słońce. I pięknie. Dobra. Dobra. Już wszystko rozumiem. Dobra, słoneczko tutaj dajemy przepięknie. No i dobra, lecimy. Lecimy z Waszym wyzwaniem, kochani. Wasze wyzwanie na miesiąc październik. Czwórka denarów. Kochani, czwórka denarów może mówić o kilku rzeczach. Zaraz sobie dopowiemy. Z jednej strony mówi o tym, kochani, żeby nie wydawać pieniędzy na lewo i prawo, żeby troszeczkę zaoszczędzić, bo może Wam się przydać, mogą Wam się przydać po prostu te pieniądze na jakiś późniejszy czas, więc też miejcie to na uwadze w październiku, żeby nie szastać pieniędzmi właśnie tak jak mówię na lewo i prawo. Z drugiej strony czwórka denarów mówi o tym, że zgromadziliśmy jakąś sumę pieniędzy i nie chcemy się nią podzielić, nie chcemy zainwestować, nie chcemy właśnie, że tak powiem, żeby ktoś nam to odebrał, tak? Trzymamy się tego bardzo usilnie. Z drugiej strony właśnie czwórka denarów może mówić, że jesteśmy w jakiejś strefie komfortu, której nie chcemy opuścić. Zaraz sobie dopowiemy konkretnie o co chodzi. No i co będzie Wam pomagać bądź przeszkadzać? No kochani, ewidentnie przeszkadzać, bo mamy energię diabła. Diabeł jest panem materii. On lubi władzę, on lubi pieniądze, on lubi mieć kontrolę nad innymi ludźmi. On dopuszcza się właśnie do kłamstwa, manipulacji, takiej... No nie, to jest niefajna energia, tak? Więc uważajcie, żeby ta energia gdzieś tam nie przejęła nad Wami właśnie tej kontroli. Taka właśnie, tam mówię, chęć zdobywania, chęć manipulacji, chęć więcej i tak dalej. Ale z drugiej strony oczywiście diabeł nie musi być Waszą energią. To może być energia kogoś z zewnątrz, więc też bądźcie ostrożni. Zaraz sobie będziemy dopowiadać. Czwórka denarów. O co chodzi z tą czwórką denarów? Kochankowie, Wasza energia, moje drogie bliźniaki. I królowa mieczy, też Wasza energia, moje drogie bliźniaki. Co dalej? I piątka kielichów. Rydwan. Świat. Wisielec. Kochani, ja tutaj widzę dwie kwestie. Albo część z Was trzyma się jakiegoś związku z przeszłości, a nie powinien ruszyć naprzód. Albo jakichś takich schematów z przeszłości. Może odnośnie pracy, kochani, dla części z Was. Coś w tym stylu.
Czas ruszyć naprzód, czas zakończyć jakiś rozdział i zmienić perspektywę. Kochani, dla części z Was jakaś relacja się zakończyła. Po prostu zakończyła się jakaś relacja z przeszłości. Bardzo kogoś kochaliście, ale niestety no, wyszło jak wyszło i teraz płaczecie nad rozlanym mlekiem, zastanawiacie się, co możecie zrobić, co mogliście zrobić, żeby odmienić ten los i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Czas wyjść poza strefę komfortu i, kochani, ruszyć naprzód. Tak jak mówię, zakończyć właśnie ten rozdział. Otworzyć się na nowe możliwości, na nowe szanse, tak? Na nowe miłości. Ale kochani, dla części z Was może chodzić właśnie o sprawy finansowe. Może jesteście przyzwyczajeni, może właśnie kiedyś, nie wiem, byliście na jakimś stanowisku kierowniczym i macie jakieś takie swoje przyzwyczajenia z przeszłości, a teraz właśnie coś nie idzie po Waszej myśli, coś nie idzie tak, jakbyście tego chcieli i strasznie właśnie tutaj płaczecie, że kiedyś to było lepiej, a teraz to jest słabo i tak dalej, i tak dalej. Kochani, nie jest teraz słabo, tylko trzeba właśnie spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy. Mam wrażenie, że tutaj musicie podjąć decyzję, że otwieracie się właśnie na jakieś nowe możliwości, otwieracie się na nowe szanse, otwieracie się na jakiś inny punkt widzenia. Tak jakby zakończyć stary rozdział, w którym gdzieś tam działaliście i otworzyć się właśnie na coś nowego, ruszyć do przodu, czas ruszyć do przodu. Bo cały czas właśnie mówię, jest jakiś taki niesmak. Jest niesmak, tak? Że coś nie idzie, coś nie jest tak, jakbyście tego chcieli, tak? I cały czas kręcić się wokół tego, że kiedyś to inaczej było, kiedyś to było coś tam, kiedyś wydarzyła się jakaś sytuacja, wokół której cały czas właśnie się kręcicie. I z tej strefy komfortu też trzeba się uwolnić, moi drodzy. No i właśnie, no tym przeciwnikiem, kochani, jest tutaj ten diabeł. Diabeł coś czuje, kochani, że to jest Wasza energetyka jednak, ten diabełek, tak? Dlatego dołóżmy sobie tego diabełka. Dołóżmy sobie karty do tego diabełka. O co tutaj konkretnie chodzi, moje kochane bliźniaki? Dwójka kielichów, dokładnie. Ósemka kielichów. Paść puław. Koło fortuny. Czas na zmiany, kochani. Czas na zmiany. Czas na zmiany. No i kochani, coś czuję, że to jest bardziej właśnie miłosne, ale będę Wam czytać tak czy siak, nie? To, co będzie Was wspierać, to pójście nową drogą. I tak jak mówię, dla części z Was po prostu odejście od jakiegoś takiego niezdrowego przywiązania się do jakiegoś poprzedniego partnera, moi drodzy. Bo mamy tutaj tą dwójkę kielichów i mamy ósemkę kielichów, więc czas po prostu odejść. Mam wrażenie, że dla części z Was może to być kwestia właśnie nawet jakiegoś romansu. Może to nie był nawet związek, moi drodzy, tylko to był jakiś romans oparty mocno na seksualności, oparty mocno na fizyczności. A Wy, nie wiem, wyobrażaliście sobie, że to będzie nie wiadomo jaka relacja, nie wiadomo jaki związek. No kochani, dla części z Was mogliście mieć do czynienia z toksyczną osobą i czas po prostu od tego odejść, czas pójść nową ścieżkę, tak? Wprowadzić jakieś zdrowe granice i zaryzykować, pójść w jakąś nową szansę, kochani, bo tutaj przed Wami jest szansa nie do odrzucenia, jest szansa na jakieś spełnienie marzeń, jest szansa na jakieś zakończenie jakiegoś trudnego rozdziału. I tu jest, no i właśnie, i tu jest ważne, kochani, żebyście uwolnili się z tej klatki, bo ten diabeł, ten, który też po części jest wewnątrz Was, tak? To Wasze ego trzyma Was w tym potrzasku i nie pozwala ruszyć naprzód. A tymczasem mówię, jest tu jakaś szansa nie do odrzucenia, kochani. Jest tu jakaś szansa nie do odrzucenia. Dla części z Was mam wrażenie, nie wiem czemu, kochani, szczególnie jeśli chodzi o sprawy zawodowe albo sprawy służbowe, dla części z Was może to być właśnie ktoś, kto Wam źle doradza. Tak czuję. Od kogo trzeba odejść. Więc dla części z Was, oczywiście dla części z Was może to być właśnie Wasze własne ego, więc też zwróćcie na to uwagę. A dla części z Was możecie mieć jakiegoś przewodnika, bym powiedziała, tak? Czy to jakiś szef, szefowa, czy jakiś doradca, ktoś taki, czy jakiś pseudoprzyjaciel, który niekoniecznie Wam tutaj dobrze doradza. I warto by było odejść od tej relacji. Czy to jest relacja z Waszym własnym ego, z takim materializmem, podejściem, że wszystko musi być ekstra, super pieniądze i w ogóle nie wiadomo co? Czy to jest jakiś właśnie znajomy, ktoś, kto właśnie trzyma Was właśnie w takiej niezdrowej energii?
od czegoś takiego tutaj trzeba odejść, od jakiegoś związku właśnie z tą sytuacją, z tym diabełkiem. Mówię, czy to jest diabełek wewnątrz Was, czy na zewnątrz Was. Paść buław, trzeba zrobić coś inaczej, mam wrażenie, zrobić inaczej, podjąć jakieś wyzwanie, zaryzykować, spróbować właśnie zmienić właśnie jakąś perspektywę, wykorzystać jakąś szansę na spełnienie marzeń. Także kochani, coś tu idzie do Was, jakaś zmiana, tylko tak jak mówię, musicie wyjść z jakiejś strefy komfortu. No i właśnie, co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi jakiś konflikt. Mamy piątkę buław. Mam wrażenie, że to jest Wasz konflikt jakiś taki wewnętrzny też po części, który otwiera Wam szansę właśnie na jakiś nowy rozdział. Dla części z Was jest to... Dla części z Was, kochani, może być tak, że faktycznie tutaj rozpoczęliście jakąś nową drogę zawodową. Może otworzyliście jakąś swoją firmę, może właśnie podjęliście jakieś nowe wyzwanie, może jakiś nowy projekt, tak? I w związku właśnie z tą sytuacją był taki duży konflikt wewnętrzny wewnątrz Was. Czy warto w to wchodzić, czy nie warto w to wchodzić? Czy to się uda, czy się nie uda? Tak dużo walczyliście ze sobą. Może to też była kwestia konkurencji, że była jakaś duża konkurencja wokół tego projektu, a Wam się udało po prostu ją otrzymać. Dla części z Was, jeśli chodzi o sprawy miłosne, relacja, z której właśnie tutaj się uwolniliście, no jeszcze tak mentalnie jeszcze nie, ale która tutaj była na celowniku, mogła być właśnie taką relacją bardzo konfliktową, albo która wywoływała taki konflikt wewnętrzny wewnątrz Was. No ale jakby nie patrzeć, podstawą tej sytuacji całej, kochani, jest paść denarów, czyli rozpoczęcie się jakiejś nowej ścieżki, rozpoczęcie się czegoś bardziej stabilnego w Waszym życiu. Tak jak już powiedziałam, dla części z Was może chodzi o nowy projekt, może chodzi o nowy zawód, może chodzi o jakąś nową firmę, cokolwiek. Dla części z Was, kochani, paść denarów jest szansą być może od kogoś, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o sprawy miłosne, może ktoś Wam zaproponował jakieś spotkanie, może ktoś Wam zaproponował jakąś randkę, a Wy dalej tkwicie tutaj w jakiejś energii przyszłości i z jakimś takim diabełkiem przy sobie. Zobaczmy tego paść denarów. Czekajcie, to no właśnie. Król buław. Dwójka mieczy. Królowa kielichów, właśnie. Piątka. Wiecie co, kochani, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to faktycznie tutaj weszliście na jakąś nową ścieżkę, ale jest jakaś blokada i czuję, że ta blokada jest wewnątrz Was, mimo wszystko, że jest to blokada wewnątrz Was. Jest jakaś taka mentalność ofiary, kochani, u Was. I ja to czuję. Że tak jakby z odwagą weszliście w nowe, poszliście za głosem serca, ale pojawiają się blokady. Może pojawiają się blokady związane z finansami. Może coś nie idzie finansowo tak, jakbyście chcieli. Może wypłata nie jest taka, jakbyście chcieli. Może nie ma klientów, może coś. Ale to jest związane, kochani, z jakąś taką właśnie Waszą mentalnością, z jakimś Waszym podejściem. Ja to bardzo czuję. Przepraszam Was, moje drogie bliźniaki, jeśli to nie jest Wasze, to po prostu nie słuchajcie. Ale ja czuję, że tu jest jakiś taki wewnętrzny proces, który musi się wydarzyć między Wami. Was, że tak powiem. Żeby zostawić właśnie jakąś taką mentalność ofiary za sobą, tak? Że wszystko jest przeciwko mnie, wszystko jest kiepsko, nie idzie i tak dalej, i tak dalej. Czas uświadomić sobie prawdę, że naprawdę idziecie za głosem swojej duszy, idziecie za głosem swojego serca. I tu jest szansa na równowagę. Może na pewne rzeczy trzeba poczekać, ale Wy musicie uświadomić sobie swój potencjał i potencjał tej sytuacji, tak? Przestać się tak jakby troszeczkę, właśnie patrzę cały czas na tą siódemkę mieczy pod spodem, przestać się tak jakby oszukiwać i płynąć z prądem, po prostu dać też temu czas, zachować jakąś cierpliwość na rozwój tej sytuacji. Bo ta szansa, która tutaj się rozwija, ja czuję, że jest dla Was bardzo, bardzo korzystna, ale Wy tego jakoś nie dostrzegacie. Jeszcze nie dostrzegacie. Tak samo, kochani, wygląda na to, że jeśli chodzi o sprawy miłosne, tutaj zaproponował Wam ktoś jakieś spotkanie, zaproponował Wam randkę, zaproponował Wam jakieś wyjście, cokolwiek, ale Wy jesteście zablokowani na tą osobę, bo cały czas siedzicie tutaj w jakiejś energii przyszłości, przy jakimś tam diabełku kuszącym, tak? Tak jakby nie dostrzegacie możliwości w tej sytuacji. Szansy na piękny, pasjonujący związek, szansy na miłość. I tu musicie uświadomić sobie prawdę, że właśnie, że wszystko zależy, kochani, od Was. Że wszystko zależy od Was. Wasze życie jest sumą Waszych decyzji. Waszego sposobu myślenia. Jeżeli będziecie myśleć tak, to będziecie przyciągać takie rzeczy. Ale jeżeli będziecie myśleć tak, to będziecie przyciągać takie rzeczy, tak? I mam wrażenie, że tutaj pojawia się piękna szansa właśnie na to. A nie wiem, czemu Wy jesteście w tej energii.
Dobra, zaraz będziemy sobie dalej patrzeć. Kochani, wasze, co macie w głowie, w sercu? Macie energię maga. No właśnie, kochani, macie niezwykłą moc kreacji. Macie w sobie niezwykłą siłę do tworzenia rzeczywistości takiej, jaką pragniecie. Ale nie wiem, czemu wy tego kompletnie nie dostrzegacie. Zobaczmy tego maga. Coś nam wypadło. No właśnie, to jest ten paś monet, który jest tutaj w podstawie. Wisielec. A część z was może nie chce przyjąć tej propozycji. O, też tak może być, kochani. Może to nawet nie jest kwestia... Dziesiątka mieczy, arcykapłan. Eremita. Trzy arkana wielkie na spodzie. No właśnie, część z was, kochani, bardzo myśli o tej nowej inwestycji, o tym zaproszeniu, o tym nowym początku. Ale tak jakby mentalnie jeszcze nie zakończyliście jakiegoś starego rozdziału. Dalej siedzicie w jakiejś energii takiego rozczarowania, bólu, smutku. Dalej tak jakby trochę siedzicie na dnie. Mam wrażenie, że część z was nie potrafi na razie spojrzeć właśnie na tą sytuację z trochę z innej perspektywy. I właśnie nie dostrzegać piękna w tej sytuacji, nie widzicie takiej pięknej możliwości w tej sytuacji. Szansy na rozwój, szansy na odnalezienie siebie i szansy właśnie na nowy początek. Bo to jest to, co wam przynosi ten paś pentakli. On jest na razie malutki, on jest na razie paziem, ale on może przynieść wam równowagę i spokój. No właśnie, a wy mówicie tak jakby nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ma być tak, jak ja chcę, albo wcale. Ja czuję tutaj taką energię, że ma być tak, jak ja chcę, albo wcale, tak? Ma być ta osoba, którą chcę, albo wcale. Ma być taki sposób, jak ja chcę, albo wcale. Takie coś, kochani, tutaj czuję, nie wiem czemu. No i właśnie, ale tutaj pod spodem mamy te trzy piękne arkana wielkie. Łącznie z tym magiem, to są cztery. Kochani, jesteście bardzo potężnymi osobami i mocno kreujecie swoją rzeczywistość. Dużo przeszliście w swoim życiu, jesteście bardzo doświadczeni, ale tak jakby nie pozwalacie temu wyjść na wierzch. Pamiętajcie, no właśnie, bo to jest ta energia śmierci, kochani. Pamiętajcie, że energia śmierci nie przychodzi po to, żeby nam coś zabrać, tak? Tylko przychodzi, żeby wręcz przeciwnie, żeby dać nam kolejną szansę. I tu jest taka szansa. I musicie spojrzeć na to z innej perspektywy. Trzeba w końcu odbić się od dna i sięgnąć po tą nową klameczkę, która otwiera nowe drzwi do nowych możliwości. Do właściwej ścieżki, dla was, kochani, do właściwej ścieżki, która przyniesie wzrost, która przyniesie stabilizację, stabilny związek, może awans jakiś społeczny, tak? Docenienie przez innych. To jest szansa na równowagę, to jest szansa na stworzenie rzeczywistości takiej, jakiej pragniecie, tylko musicie to dostrzec, kochani. No, co przyniesie niedaleka przyszłość? Dalej? Nic. Kochani, ósemka mieczy, uważajcie na te swoje takie myśli, bo tutaj te myśli wokół tej sytuacji, wokół sytuacji, która się wydarzyła w waszym życiu, są jakieś bardzo, bardzo negatywne. Tak jakby cały czas stoicie w miejscu, kręcicie się w kółko, nie szukacie nowych rozwiązań, nie szukacie innej perspektywy. Cały czas analizujecie w taki negatywny sposób to, co się dzieje wokół was, albo to, co się wydarzyło w waszym życiu, tak? Ósemka mieczy, kochani, to jest więzienie mentalne. To nie jest prawdziwe więzienie. Zawsze jest wyjście z jakiejś sytuacji. Zawsze jest jakaś możliwość. Ale wy tak jakby nie chcecie tego dostrzec. Kompletnie nie chcecie tego dostrzec. Zobaczmy tą ósemkę mieczy. Dwójka buław. Rydwan. Dziewiątka monet. No kochani, dalej to samo. Jesteście zablokowani, nie chcecie podjąć decyzji na razie. Nie chcecie podjąć decyzji. Jest blokadka, bo jest ta piątka monet dalej. Kochani, wy po prostu potrzebujecie jeszcze troszkę czasu, tak czuję, żeby oswoić się z tą sytuacją. Tylko no właśnie, ważne jest, żebyście wyszli jednak z tej swojej strefy komfortu, bo szkoda, żeby... Bo wiecie, czas mija, tak? Czas mija. A wy siedzicie z energią w jakiejś przeszłości. Tak czuję. Tu jest piękna szansa na ruszenie do przodu. Osiągnięcie jakiejś stabilizacji. Dobrych pieniędzy, majątku.
założenie rodziny, jeśli to jest jeszcze dla Was możliwe, albo jeśli tego pragniecie, założenie stałego związku. To jest to, co tutaj jest przed Wami. A Wy tak jakby właśnie jesteście w tej energii, widzicie tej ósemki mieczy, macie opaskę na oczach i kompletnie tego nie dostrzegacie. Bo nie dostrzeżecie tego, póki właśnie nie wybierzecie nowej ścieżki. Bo tak jakby, widzicie, na dwójce buław są dwie buławy oczywiście. Jedna z tych buław oznacza to, co stare, to, co znamy. Druga buława oznacza właśnie ten świat, zakończenie jakiegoś cyklu, ale też otwarcie się nowych możliwości. I te możliwości stoją przed Wami otworem, a Wy ich nie widzicie. Wy ich nie widzicie, kochani, bo siedzicie w przyszłości. Szóstka kielichów. A tu jest piękna szansa na przyszłość, piękna szansa na rozwój, kochani. Czas uświadomić sobie prawdę, czas przestać się oszukiwać, ujrzeć prawdę, światło w tej sytuacji. Bliźniaki, tutaj Libra będzie Wam robić. Dobra, Wasza energia, no szóstka kielichów i to jest ta energia siedzenia w przeszłości. To jest to. Zagrzebaliście się trochę w tam, tak czuję. Może właśnie kiedyś na jakimś stanowisku byliście i szło wszystko tak pięknie, fajnie i tak dalej, a teraz nie idzie. Może właśnie siedzicie w jakiejś swojej strefie komfortu, bo w przeszłości coś tam, coś tam. No, dla części z Was cały czas siedzicie energetycznie, jeśli chodzi o miłość właśnie z tamtą osobą z przeszłości, z którą mieliście czy romans, czy jakiś taki dosyć burzliwy związek, tak? Oparty właśnie na mocnym takim uzależnieniu od siebie. Zobaczmy tą szóstkę kielichów. Trójka kielichów, no. Dziewiątka denarów. Słońce. Właśnie to jest to, kochani. Musicie uświadomić sobie właśnie, jacy jesteście cudowni. Ile możecie w życiu osiągnąć. Czas wrócić do życia. Czas wrócić do teraźniejszości, bym powiedziała. I mam wrażenie, że Wy z czasem sobie to uświadomicie. Może nie od razu, ale w końcu tak. Na razie jeszcze się bronicie przed tą energią, tak? Ale kochani, przed Wami czeka Was czas celebracji, świętowania, zabawy, pięknych spotkań, świętowania jakichś sukcesów, dobrobytu, jest dobre pieniądze są przed Wami, jest fajna stabilizacja, jest taka pełna świadomość swojej osobowości. No i kochani, jest słońce, to jest happy end, to jest jasność, to jest klarowność, to jest prawda. Musicie wejść w światło, powiem Wam tak. Ja wiem, że to jest może takie wyświechtane słowo, ale musicie wejść w światło, bo na razie mam wrażenie, kochani, że tu jest dużo cienia w tej Waszej energetyce. Dużo takiego siedzenia gdzieś tam w takiej tej negatywnej energii, w takiej blokadzie, w takim poczuciu, że nic nie idzie tak, jakbym chciała, nic nie idzie tak, jakbym chciał. Ale kochani, jeżeli przyjrzelibyście się bardziej tej sytuacji, to uświadomicie sobie, że wszystko idzie tak jak trzeba. Może nie tak, jakbyście chcieli, ale tak, jak trzeba. I musicie uświadomić sobie piękno tej sytuacji. Tu macie szansę na naprawdę bardzo dużo. Dobra, zobaczmy tą energię z zewnątrz. No dziewiątka mieczy. Ktoś tu się bardzo stresuje tą sytuacją. Ktoś ma nieprzespane noce, ktoś też myśli negatywnie, ktoś też ma dużo stresów na głowie. No, też ciężka energetyka, że tak powiem, z tą dziewiątką mieczy. Zobaczmy, co dalej. Król mieczy. Może to być ktoś też z trygonu powietrza, tak jak wy. Bliźnięta waga, wodnik. Trójka mieczy. Ktoś, kto ma rozdarte serce. Trójka buław. Właśnie, to jest to. Kochani, dla części z Was jest to osoba, którą odrzucacie, albo której nie chcecie dostrzec, jeśli chodzi o miłosne sprawy. Jest to osoba, która nadaje na tych samych falach, co Wy, bo mamy tego króla mieczy. To jest też Wasza energia, tak jak mówię, czyli nadajecie na tych samych falach. Możecie być naprawdę bardzo fajną parą, bardzo silną parą. Ale tak jakby mówię, ta osoba ma rozdarte serce, bo
albo jej nie dostrzegacie, albo ją w jakiś sposób odrzuciliście, nie jesteście otwarci na tą osobę. I tej osobie jest przykro, po prostu cierpi, ale dalej na Was czeka, dalej na Was czeka, dalej jest otwarta na Was, dalej chce z Wami być, dalej chce zabrać Was na randkę, dalej chce zainwestować właśnie w tą relację, w potencjał tej relacji. Widzicie, mamy arcykapłana, to może być ktoś spod znaku też byka, ale arcykapłan jest bardzo dojrzałą osobą, to może być ktoś, kto jest dużo starszy od Was, albo bardzo doświadczony, to może być Was szef, tak? Albo ktoś ogólnie na wysokim stanowisku, ktoś, kto cieszy się dobrą renomą, ktoś, kto ceni sobie tradycyjne wartości. Więc kochani, jeśli chodzi o związek, jeśli chodzi o relacje, no jest to bardzo, bardzo dobry potencjał na partnera. I tak jak mówię, ta osoba cały czas wychodzi do Was z jakąś inicjatywą, ale mam wrażenie, że spotyka się właśnie z blokadą, spotyka się z odrzuceniem. No i właśnie jest ta dziewiątka mieczy, ta osoba bardzo, bardzo się stresuje. I mam wrażenie, że jest troszeczkę na skraju odejścia od tego. Mam wrażenie, że w pewnych momentach już może ma ochotę się właśnie poddać i pójść właśnie w jakimś nowym kierunku, pójść w kierunku czegoś innego. Ale dalej właśnie ma tą nadzieję, że jeszcze z Wami uda się zbudować właśnie jakiś stały związek, tak? Że uda Wam się zbudować coś więcej. Tak jest. Wiecie co? Dla części z Was, kochani, może to być osoba, która daje Wam jakieś właśnie dobre rady. Tak czuję, ale Wy nie przyjmujecie tych dobrych rad. I tej osobie jest po prostu przykro z tego powodu. To może być Wasz rodzic dla części z Was. To może być ktoś bardziej doświadczony w temacie. Może to być Wasz partner, partnerka, jeżeli jesteście w stałym związku małżeńskim, tak? Albo ogólnie w stałym związku. Ale tak jakby ta osoba próbuje Wam uświadomić prawdę, próbuje Was ruszyć z miejsca, próbuje Wam nakierunkować na jakiś konkretny cel, tak? Ale spotyka się ze ścianą. Mam wrażenie, jest komunikacja cały czas od tej osoby, cały czas Wam coś mówi, próbuje tłumaczyć, ale cały czas jest właśnie blok, cały czas jest blok. I to też bardzo stresuje tą osobę, rozdziera jej serce, ponieważ ta osoba widzi w Was ten piękny potencjał, widzi w Was to światło, ten cud, tą szansę właśnie na stabilizację. I ją boli, że Wy tego nie widzicie w sobie. Tak to czuję, kochani. To może być Wasz partner, partnerka, tak jest. Tylko właśnie ja tak czuję, kochani, że ta osoba, kimkolwiek ona jest, może chcieć niedługo się poddać, ponieważ widzi, że jest to trochę jak grochem o ścianę. Więc tutaj też uważajcie, żeby właśnie nie zaprzepaścić kogoś takiego, żeby nie odrzucić tutaj kogoś, kto ewidentnie wyciąga do Was jakąś taką pomocną dłoń, kto ofiarowuje Wam wiedzę, kto ofiarowuje Wam jakąś stabilizację. A Wy właśnie tego nie dostrzegacie. Dobra, nadzieje bądź obawy. Ósemka buław. No Wy macie nadzieję na sukces. Macie nadzieję, że tu jakieś strzały amora Was walną, że będą informacje, że będzie przepływ, że będzie wszystko się pięknie, pięknie działo. Tylko wiecie, że nic się nie będzie działo bez Waszej inicjatywy. Ale wynik, rada. Rycerz mieczy. Tu mi się zaczyna podobać, kochani. Zaraz sobie dopowiemy tego rycerza mieczy. Rycerz mieczy mówi, otwórz się na ruch. Ruszaj do przodu. Sięgnij po informacje, sięgnij po prawdę, sięgnij po jakieś sposobności, rozwijaj się i idź do przodu, tak? Idź do przodu, sięgaj po więcej. Porozmawiaj z tą osobą, dowiedz się jakichś ważnych rzeczy, naucz się czegoś, poszukaj informacji, ale nie stój w miejscu, tak? O tym mówi rycerz mieczy jako rada. Jako wynik mówi, że sytuacja przyspieszy, że coś zacznie się dziać. Będzie jakaś komunikacja, będą jakieś rozmowy, będą jakieś działania, które wprawią w ruch ten zastój. I to już mi się podoba, bo nieważne jaki to będzie ruch, ale ważne, że będzie ruch. Niech namąci tego powietrza, niech ten pył się powiedzmy wezbrze w górę, tak? Niech nie wejdzie, niech nie wiecie, wzniesie się w górę, ale niech coś zacznie się dziać, bo tutaj jest dużo szansy na ruch, ale jest wszystko takie w miejscu, takie stojące. Dobra, zobaczmy tego rycerza mieczy. Śmierć. Elegancko. Siódemka mieczy. Elegancko. I dziewiątka kielichów. I wieża.
Alleluja, kochani, powiem Wam, alleluja. Ja wiem, że to nie są fajne karty, bo jak widzicie śmierć jeszcze przy siódemce mieczy i wieże, to od razu wszyscy, o Boże, Boże, masakra. Ale dla mnie nie jest to masakra. Dla mnie to jest przepiękna, kochani, energia właśnie dla Was. No i jeszcze tu gwiazda na spodzie, bardzo i sprawiedliwość. Super, kochani, karty są przepiękne, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. Bo ja widzę, że w końcu coś zaczyna się dziać. Wiecie, co zakończacie przede wszystkim? To oszukiwanie samego siebie, okłamywanie samego siebie, takie sabotowanie samego siebie. To się kończy. Zamykacie w końcu drzwi od jakiejś przeszłości i otwieracie nowe drzwi, które prowadzą Was w kierunku spełnienia marzeń, w kierunku szczęścia, w kierunku radości, w kierunku celebracji. To będzie totalna rozwałka, kochani. Może to być kwestia też jakiegoś gromu z jasnego nieba, że pewnego dnia coś Was olśni i to olśnienie może nie być przyjemne. Dla części z Was może wiązać się z tą osobą, że ta osoba Wam w końcu coś powie albo oznajmi, co będzie dla Was szokiem, czego się w ogóle nie spodziewaliście, albo Wy, wiecie, dostaniecie taki grom z jasnego nieba, który po prostu żarówka się nad Wami w końcu zaświeci, a właściwie nie żarówka, tylko całe słońce i stwierdzicie czas na zmianę. Czas na zmiany, po prostu czas na zmiany, czas zamknąć tam te drzwi i otworzyć się na nowe, czas po prostu wejść w coś nowego, czas uświadomić sobie prawdę, czas wziąć się za swoje życie, tak? Ogarnąć to wszystko, tak? Mamy tego króla monet, czyli tutaj bardziej stabilnie podchodzicie do sytuacji. Gwiazda, Wasze marzenia zaczynają się spełniać, a Wy czujecie takie uleczenie wewnętrzne, no i sprawiedliwość. Zaczynacie patrzeć z większą równowagą na to, co się dzieje w Waszym życiu. Tak jest, otwieracie się na komunikację, wychodzicie z jakiejś strefy komfortu i na spodzie mamy dziesiątkę kielichów, czyli nasze i żyli długo i szczęśliwie. Czyli wygląda na to, kochani, że naprawdę otrzymacie jakieś olśnienie, które pozwoli Wam ostatecznie zamknąć jakiś stary rozdział i wejść w nowy, który będzie dla Was sprawiedliwy, który będzie dla Was naprawdę bardzo dobry, bardzo korzystny, który przyniesie Wam spełnienie marzeń. Czy to jest kwestia relacji, czy to jest kwestia pracy. Tutaj czeka Was stabilizacja. Tutaj czeka Was stabilizacja i Wy w końcu to zaczynacie dostrzegać. Nie obejdzie się bez trudnej energii wieży, tak? Czyli trzeba będzie coś zburzyć ze sobą, trzeba będzie coś przepracować, trzeba będzie coś zostawić, trzeba będzie właśnie, tak jak mówię, uwolnić się z jakiegoś więzienia, uwolnić się z jakiejś takiej blokady wewnętrznej, ale to jest dla Was konieczne, żeby wprowadzić właśnie tą równowagę, żeby uleczyć swoją duszę, żeby spełnić swoje marzenia, kochani, bo ewidentnie tutaj to wszystko do Was idzie i tylko mówię, była potężna, potężna blokada, kochani, związana, mam wrażenie, właśnie tutaj z przeszłością i z takim konfliktem wewnętrznym i z takim poczuciem, że to, co było kiedyś, było super, a teraz nie jest super, tak? Ta blokada w końcu zostaje zlikwidowana. Tamte drzwi zostają zamknięte, tak? A Wy otwieracie się na to. Otwieracie się na to szczęście. I o to, kochani, cały czas mi chodziło. Więc wygląda na to, że mogą być jakieś takie przeprawy pomiędzy z Wami właśnie przez cały ten miesiąc, ale w końcu jakiś taki konflikt wewnętrzny, jakieś takie blokady, jakieś lęki zostawiacie ze sobą. No, patrzcie, tak podniosłam, że akurat trójka monet została na blacie. Budujecie nową, solidną przyszłość, solidne fundamenty pod przyszłość. Czy to właśnie a propos tego biznesu, a propos tego projektu, czy a propos właśnie jakiegoś związku, jakiejś relacji. Ale zdecydowanie właśnie zostawiacie tą siódemkę mieczy za sobą i zaczynacie więcej czuć, płynąć z prądem. Zaczynacie czuć, że wszechświat Wam sprzyja i że naprawdę właśnie z tej energii piątki denarów, czyli tej energii braku, która cały czas właśnie nam tutaj wychodziła, możecie osiągnąć swoje i żyli długo i szczęśliwie. Zaczynacie po prostu wierzyć w siebie. I to słońce w końcu wychodzi nad Waszymi chmurkami, nad Waszymi głowami. Pięknie. Pięknie, moi drodzy. Widzicie, po każdej burzy wychodzi słońce i ja Wam to zawsze mówię. Dobra, to co? Jeszcze kartę wyroczni zobaczmy dla Was. Co tutaj nam wyjdzie? Zobaczmy kartę wyroczni dla moich bliźniaków. O! Observer. Obserwator, kochani. I community na spodzie. Czyli możecie tu liczyć właśnie na jakąś swoją społeczność, na bliskich. Mhm. 49 lat, możecie mieć 49 lat, może 94. Już Wam czytam obserwatora naszego. 73 strona. Perspektywy, obiektywność, neutralna obserwacja na dystans. Okej, już Wam, kochani, czytam.
Większość ludzi obserwuje świat przez prywatny obiektyw. Mocno utożsamiają się ze swoimi uczuciami i doświadczeniami. Tak bardzo, że wierzą, że jest to jedyna możliwa rzeczywistość. Ha! Są takie chwile, gdy potrzebujesz dystansu, by nabrać odpowiedniej perspektywy i zrozumieć okoliczności z bardziej neutralnego punktu widzenia. Teraz jest jeden z tych momentów. To idealny czas na nowe odkrycia. Zamiast brać pod uwagę tylko siebie, rozważ, co potrzebujesz zrozumieć a propos warunków, ludzi, kultury i środowiska, w które jesteś zaangażowany. Będziesz szczęśliwy, gdy to zrobisz. Oświecenie jest cudem, którego potrzebujesz. Odnajdziesz go. Tak jest. Miłość. Czasami szczegóły przesłaniają Ci istotę rzeczy. Uczucia są poplątane i często słyszysz jedno, gdy partner mówi drugie. Jest to niczym echo nierozwiązanych problemów z przeszłości, dubbingujące Twoje konwersacje. Wstrzymaj się, zanim zaczniesz działać. Z reguły ta druga osoba nie wie, jakie jej słowa na Ciebie wpłynęły. Zrób kilka kroków w tył i wprowadź zrozumienie do tej sytuacji. Miej wiarę w swój związek i uwierz, że możecie się dogadać. Wejdź na wyższy poziom, kontynuuj ciekawość, obserwowanie siebie i innych. Zauważysz polepszenie sytuacji szybciej niż myślisz. I praca. To idealny czas, by nabrać trochę dystansu do rzeczy, którymi się zajmujesz oraz spojrzeć na swą pracę, projekty z innej perspektywy. Sęk w tym, żeby połączyć się z istotą Twoich celów i aspiracji oraz pozwolić, aby ich forma i czas zostały podyktowane przez wszechświat. Możesz być za bardzo przywiązany do wyniku, to jest ten diabeł, przez co nie jesteś w stanie dostrzec cudu, ponieważ sytuacja nie idzie tak, jak zaplanowałeś. No przecież to samo Wam powiedziałam, kochani. Zaufaj górze. Idealna forma obfitości jest przed Tobą. Pozostań neutralny i ciekawy. I patrz, jak dzieją się cuda. Nie mam więcej pytań, kochani. Nie mam więcej pytań. Tak naprawdę ta karta tylko potwierdziła to, co Wam mówiłam i co czułam przez całe czytanie. Więc czas, kochani, zmienić perspektywę. Czas spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy. Czas wyjść poza strefę komfortu. Czas dostrzec możliwości i wykorzystać je. Tyle, moje kochane bliźniaki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego miesiąca. Powodzenia ze wszystkim. No i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.